No zrobiłem wcześniej. Zrobiłem wcześniej, no bo ten mecz jest o 17, nie? No, otwarcie w ogóle, nie? Czy jak? Jest otwarcie w ogóle, czy? A cholera wie. No i okej, no to od razu zrobię to. No to zrobię tak. Będą o 19 sumy. No bo o 17 jest mecz i później jest o 20, nie? Ja nawet nie wiem, bo ja tam nie obserwuję, kiedy to tam. Powielo. Dobra. No 10:19. Okej, drukuję. I zaraz zrobimy ten analizy, to tam ciekawe są, widziałem. Które pory. I co tam, naszą ropę zgarnąłeś? Czy co? Ropę? Tak. Ja sobie ustawiłem, wiesz, jak na koniec tego gapu, żeby mi tankło, nie? Mówi, że tak poleci? Znaczy nie, no tam już on przebił tego gapu, ten gap. Jak ja bym to miał otwarte, to ja bym tam jeszcze więcej zebrał, nie? Jakbym to pilnował, wiesz, jak. No. No, ale ja tak myślałem sobie, że wiesz, no, bo tak przeważnie robią, że wiesz, zamykają gap i wracają, nie? A oni tam jeszcze pociągli dość ładnie w dół. Nie, no byś musiał wejść na tą parę, to byś to widział, ale. No i teraz mi się wydaje, że. Nie, to może jeszcze zejdą na dół. Ale po to chyba się zacznie wędrówka do góry, nie? Bo wiesz, przyjdzie zima. No i kurwa, ceny jednak pójdą do góry chyba, nie? Tego całego kurwa. Chodzi mi ogólnie, nie? O energetykę, nie? Wiesz, przez tą zimę to mi się wydaje, że te właśnie energetyczne ten to. Chociaż wiesz, tu kurwa takie oszczędności zapowiadają, że. Z początku była taka mowa, wiesz, że będą puszczać ciepło No. do 19 stopni, nie? I Żeby coś było tam. w pomieszczeniach. No to I tam tak. kurwa jacyś eksperci wyliczyli, że. Jakby miało być 19 stopni, to kurwa nie wydolą, nie? To powiedzieli, że nie może być wyżej jak 18, kurwa. Ale na razie, wiesz, powiem ci, że normalnie kaloryfery napierdalają, nie? Znaczy, ja tam, wiesz, nie robię jakoś tam specjalnie, wiesz, na jakieś tam wysokie temperatury czy coś, ale tam chwytam, to są takie dość gorące. Na pewno mają więcej jak. A jeśli tu chodzi, żeby pomieszczenie ogrzało do 18 stopni, nie? No to nie wiem, ile oni tam muszą mieć temperatury. No, ci powiem, że okej. No i tak właśnie patrzałem, wiesz, bo on nie przebił tego, nie? No ale szedł trochę, wiesz, za nisko, nie? On szedł tam, wiesz, poniżej 80. No i teraz tam wszedł powyżej 7,9, nie? Ale czy się utrzyma, to ja nie wiem, nie? Bo tam jeszcze, jak spojrzysz w dół. Poczekaj, się otworzy, nie? Bo tam, jak sobie spojrzysz z większego tej trymu, to on tam jeszcze może to przebijać, nie? I ten gap też jest na 7,9, nie? Nie, no ten gap to przebiło, ten gap to ja z 15 minut brałem. Ale to był normalnie niezamknięty gap, wiesz? Tutaj to było, tutaj na tym I otwarciu. mam zaznaczone tutaj. Gdzie to ma? Tu mam zaznaczone tą białą. No, tu to było, tak, no. No i to przebiło, nie? No. No a ja właśnie tu, jak się ten, wiesz, na dole, jak się zamykał ten gap, no to ja miałem ustawione, że mam zamknąć, nie?
A jeszcze mogę, ja bym zostawił to zobaczyć, jeszcze poszło, nie? No, ale na to nie możesz spać, jakby nie poszło. No właśnie, no mówię, nie, to tam w dupie, to, no ja bym musiał pilnować po prostu, nie? Ale powiem ci, że on tam w ogóle się nie zatrzymał na tym, nie? Na końcówce tego gapu. Bo to chyba 4 godziny taka leciała. No zresztą widzisz, jaką to była, nie? To Nie, nie też grubo poszła, nie? No ale to się, patrz, tutaj ten u góry, jak się, zanim się to zaczął wszystko, to się pierdoliło przecież tam cały dzień, nie? Znaczy całą noc. Pół dnia i całą noc, nie? Czy jakoś tak. Zanim to zeszło, nie? Długo to trwało, powiem ci. no teraz będzie powrót, mi się wydaje. No właśnie, ja też mi się tak wydaje, że wiesz, teraz już mamy połowę listopada. Wiesz, w niektórych krajach już kurwa zima taka, nie, minusowe temperatury. Także chyba te ceny oleju chyba kurwa pójdą do góry. No ja w piątek byłem we Wrocławiu, jeszcze raz. No to śnieg padał, nie? No. A tu na jarmarku byłem. No przecież wczoraj w tym Gdańsku w czasie przerwy to tak napierdoliło tego śniegu, że po przerwie grali z pomarańczową piłką, nie? O. No. A jeszcze wiesz, Lechia w tych biało-zielonych koszulkach, nie? Drugi To boi kur... widać. No kurwa, że to, no nie było ich widać, tak się to pierdoliło wszystko, ej. Dobra, to mamy złotko. No, utrzymuje się złoto. Dobra, zaczynamy. Audio cut. Rent spadkowy. O, ładnie to było. To by było na już? No to zależy, jak się, wiesz, otworzy, nie? No. Mamy złoty impuls. No, do obserwacji. No, po przebiciu naryte się wejście. Tak. Czekaj, mogę to zaznaczyć? Tylko czym? ODCHM. Co to była za para? ODCAT. No to samo widzę tutaj, ci powiem, że mogą na sela tu. No. Dywergencja. Nie przypiło tu tego. No, czyż może w końcu będzie ciekawie. Audien. Jest konsola cały czas. Odpuszczam. Audy dolar to będzie sel.
jest poniżej. No to by się może jechać, nie? Teraz. Na tym też się wejść, nie? To może być ramię, głowa, ramię. Tak. Kat. Tutaj Baja widział chyba. Cały czas jest w strefie zakupu. Mam tu alarm. Obserwacja, Kadien. To samo. Chociaż. Dobra, obserwacja i tutaj będę szukał. Baja. Frank. No to jakby flaga, na flagę to wygląda, nie, ale... Ach. Nie, Baja. No, też tam widzę Baja. Ramię, głowa, ramię. No. Tylko czy to już? No to zobaczymy, jak się otworzy. No, no. Tu może jeszcze zejść. No właśnie. Na 4 godziny to trochę jest tego, nie? No, Eurocard. A co to była za para? To Frangien. Eurocard. Eurocard. No baj, ale by się przydał, kurde, jakiś... Porządny impuls. Korekta jakaś. No też. No. Tak, to wiesz, teraz się to zatrzymało i może teraz chcę zrobić tą korektę. Chociaż nie jest powiedziane. Nie? Dobra, to odpuszczam. A jak to wygląda ten... Euro AUD. Nawet profit mieliśmy. Tak, to tam. Flaga jak nic. Tutaj Baja będę szukał. Euro, frank. O. Strefa zakupu. Sera. Euro USD. Głowa z ramionami. Sel jak nic. Euro funt. Mówi, że koniec już rajdu? Myślę, że już koniec. To dokąd to tam w ogóle doszło, tak na dniowy czy na tym? Euro USD? No. Tu jakiś jest. A z FIBO jak byś to widział? Z FIBO bym wziął sobie ten impuls i do 50.
Aha, tak sądzisz. Jakoś korekty zaczyna. Czyli dalej myślisz, że wzrosty będą? Euro, funt. Wyszło dołem. Wyszło, no. Kurwa, tym funtem, nie wiem, czy to nie jest, wiesz, jakiś fake. Chociaż nie musi być, bo to widzisz, też wygląda na głowę zamianami. Nie, to może iść na dół. Ogólnie trend jest spadkowy tryb, nie ogólnie. Zobaczymy, co tu się stanie, jak się otworzy. Euro jen. A, tu nic nie widać. Tak nie widać wzrostu. A tak to stoi, te ruchy takie małe, świece małe. Fund auto. Tutaj Bayer. Fund card. Dobry. Strefa zakupu. Spróbuję to na sera. No. Funt frank. A co to było za para? Tamten był funt kat. Wybicie. Puntka. Pójdę tu przetestować. Dobra. Kurwa, łeb zaczął boleć. Co? Głowa mi zaczęła boleć coś. Nie wiem. Aha, to było to. Czekam na flagę. A tym GBP-CHF? Co było? Bo ja tam się zająłem akurat tym. Ja bym na. Ja bym tu patrzył na Bayer szukał. Tylko jakaś korekta mi się przydała. I tu do góry. To masz z jakiego tutaj trybu? To mam 4 godziny. Czemu kurwa ja umiem tego, że nie widzę? Aha. Audę. Funt dolar. No i tu też by się korekta przydała, nie? No ten funt mnie zaskoczył mocno był ostatnio. No ostatnio? To jest ostatnie 3 dni, czy ileś tam, to tam się właśnie umacniał, nie? Tu jest dobra strefa do ataku. Tylko niech mi przybije te 2-1 tak. Znaczy 7-9. Mm-hmm.
No, podobnie jak euro do dolara, nie? USD card. No, to A w jak ogóle kurwa, to tak weszło do chuja robi. Ciężko tą parę się gra, powiem ci. USD card? No. No. Nie, to będę czekał tutaj. USD frank. Ja już myślałem, że to poleci do góry teraz, bo tam już przecież to tak wyglądało. A to kurwa dali na dół. No my to mieliśmy na paja, nie? To też ten. Znaczy jeden był stobla, a drugi złapaliśmy. A patrzałeś tam ogólnie na wiadomości na drugi tydzień? Zaraz Tam zobaczę. gdzieś znowu nie podwyższałem stóp jakiś czy coś. No tu jest fajnie, bo zrobił flagę wybicie. No. Tu by na riteście było fajne wejście na baja. Dobra, i został jeden. Jest ciekawie. To było USD Frank. CHF, nie? Ja się zaznaczę, bo to jest ciekawe. Tutaj jest dla mnie ba, jak nic. USD. Czekam na tego dolara, czy będzie umocniony, czy nie. No. To jak przebije, to poleci ładnie. Ja muszę przebyć, no. Bo musi przebić. No. No ale patrz, tutaj to już podejście by teraz było. Czwarte, nie? Ty mówisz, za czwartym przebija, tak? No. To teraz by było czwarte chyba, co? Nie, trzecie. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty. Czwarte. No, to może tym razem. No ale to i tak by było wejście na riteście, nie? Okej. No, lepiej teraz cały tydzień. Tam się pytałem, czy jeszcze Zoom jest. Jutro spokój. Tam jest taki ten, zobacz sobie. O, tygodniówka, no. Też spokój, nie? Czekaj, za słaby 100%. No jest w tej środa. Na tym NZD. PKB w Japonii wolne to. Kurde, we wtorek by można pod jena zagrać. O ile tam chcą podnieść te stopy? Z 50 na 4,25. A tu GBP? Tam nie ma, nie. Są też po 3 gwiazdki. USD, zezwolenie na budowę. To tak. Wstępni bezrobotni? No to może być, nie? To No jest to tak, to wstępni bezrobotni to jest. środa, tak? Środa, no chyba. Ale czekaj, bo tam też były puczki gwiazdki. Bezrobotni to są. Ale tu potem o 16. A zasoby ropy. A sprzedaż. Aha, do. To nie. Ropa.
Protokół. Czwartek. Święto Dziękczynienia, czyli dolar. Aha, było do zamknięte. Nie będzie takich ruchów. Jedynie rano na Londynie. Marcin się pytał, a nie wszedł. No i Piątek. Piotr, to raczej spokój jest. PKB Niemiec. No to tam wiesz, na O 13 zamykają w piątek. Stany. No bo to święto dziękczynienia, nie? To 2 dni trwa chyba. No. Chuj mi, o co tam chodzi. Nie ma nic tam, tylko PKB Niemiec. Na euro to może mieć jakiś. Co ważne na środę, nie? Teraz zerknę tego Bitcoina. Się buja, nie? Co oni No kombinują? ale powyżej, znaczy poniżej 21, nie? To może być, wiesz, spadek. No jest niebezpiecznie, no ale to... Według twojej teorii, nie? Bo to, wiesz. Może jakiś impuls być, ale... No, mówię, na razie nie przebija tego 21, nie? No to normalnie by wskazywało, że będą spadki, nie? No, że nie ma siły przebicia. A jak to wygląda tam na tym, na chopie? Jest jakaś pompa tam? Na pewno będzie pompa w chuj, co? No jest, ale na dole. Cztery godzin. Z dziówki na dole. Wygląda jakby do góry siał, nie? Wygląda jakby do góry. Może wrócił, bo te spadki były przez tą giełdę. No na pewno, nie? Cześć, co tam? Siema. Siema, siema. Dopiero teraz mi się udało wrócić. Żeśmy tam analizy porobiliśmy, uszykowany jestem już na tydzień. A to już wszystko przeleciałeś, te pary? No wszystkie, no. O. Jest tego tam. A chciałem jeszcze ten, to może byś spojrzał na ten, na SP500. A to? 500. To jest ten? No. Tak, czekaj no. SPI? No to jest 500, no. Tak. No. Bo no ja tu widzę dalsze spadki, nie? To jest nowy. No jest wybicie, nie? No tak dziwnie doszło, nie? A jest dywergencja.
No nie wiem, czy kurde, czy będą spadki, ci powiem. No jakbyś patrzył na falę Eliota? O, sorry, kurde. To co przed tym miałeś tam, bo już nie wiem, jakiego to miałeś. Sędziowego czy czego to było? Oto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A mi chodzi o ten wyższy, patrz. Tu z góry jakbyś patrzył, nie? Jeden. Teraz. Nie, mi nie chodzi o to. Oto. Nie, no bo ja teraz ten wzrost widzę jako flagę, rozumiesz? No ja też jako flagę, że tu może zejść. A nie, mi chodzi o. Zobacz w lewo bardziej. Widzisz, ja tu widzę flagę do tego. Ja ten cały impuls widzę jako flagę. Ten cały wzrostowy impuls. Rozumiesz ty mnie? No rozumiem, rozumiem. To. O, tak. O, tak. Tak ja to widzę, no. No, coś takiego. No mogę się mylić, nie? To nie mówię, nie? Tu jest ważny punkt, widzisz, tu jest wsparcie ważne. No właśnie, tu to ja widziałem, tylko że wiesz, jak ty zobaczysz, to tak trochę to tak zeszło ni w chuj, ni w cipę, ej. Tak zeszło do brzegu i zaraz odbiło, nie? I to właśnie mnie tak trochę, bo tak nie lubię robić, żeby tam od razu, żeby tam gdzieś nie wejść głębiej, nie? Chodzi mi tam bardziej w lewo, jak zobaczysz. Wiem, wiem, ale tutaj trzeba patrzeć, czy będzie impuls jeszcze. No w dół. Górę. Pójdą baja. No, jak, no tak, to wtedy pójdą baja. No. A jak sobie zobaczysz z tego impulsów właśnie FIBO? Bo to może być, że tu jest teraz zmiana tego, Co tam, Marcin? nie? Obserwuję was, co wy to gadacie. Kupiłeś coś? Jakieś krypto? W tym tygodniu, czekaj, kupiłem coś? Coś tam kupiłem, ale co to kurde było, czekaj. Za grosze takie. Ja to powoli tak na razie. Bo moim zdaniem to jeszcze spadnie. A Muszę się pytać. jak widzę, coś ma mały market cap, to i wiesz, i pompuje powoli, no to skupuje takie właśnie, nie? To, co tam wynajduje, jakieś nowe projekty, które No właśnie, gdzie to szukasz na te projekty? coś tam się na nich dzieje. Ja na Twitterze bardzo dużo aktywny jestem i obserwuję dużo takich kont, które po prostu zarobiły kupę kasy na takich, wiesz, na takich małych market capach, nie? To jest dobry moment teraz, żeby kupować i wiesz, i trzymać na hossce, Nie, powiedz mi jakieś. nie? No to polskie to powiem ci, czekaj, jest ten Tubylec. On tam dużo ma takich, co wiesz, co pompuje, nie? Jakieś memcoiny czy coś, nie? Znaczy nie, że on pompuje, tylko obserwuję go od jakiegoś czasu i to fajnie wszystko on to, wiesz, wyłapuje, nie? Ma fajne typy po prostu. On współpracuje też, widzę tam, z jakimiś zagranicznymi też, nie? Aha. Tylko jego trzeba dużo czytać, jego dużo zrozumieć, bo on nieraz ludzi tak, wiesz, bo mam też dużo hejterów, wiesz, o co chodzi, bo wszyscy twierdzą, że dużo tam twierdzi, że wiesz, że on to podaje tylko po to, żeby pompować, nie? I wychodzi z tego, jak już jest spompowane wszystko, nie? No to każdy trader tak robi. Proszę? Każdy trader tak robi, nie?
No ale on nie jest jakimś traderem, wiesz o co? On nie traduje, on nie robi jakiejś analizy tam, wiesz. On po prostu robi analizę, ale taką fundamentalną, nie? Projektu. Kurwa, coś rzucili na ostre. To nie z żabką. Czekaj, który tam jest jeszcze następny? Co tu się dzieje na tym? O, to jest coś, nie? Dino. No Dino, no to on to podawał i to dosyć wcześnie to podawał. Tam chyba. Ale nie jest drogie. No drogie nie jest, nie? Ale ja na razie to odpuszczam, bo to jest to dosyć spompowane. Ja mi się nie udało w to wejść. Akurat w robocie chyba byłem, jak on to podał. Później przyszedłem, to już było chyba z 400% zrobione, nie? Dino jest tu, który to jest? Bo to jest ten Dino LFG. Ten niżej. LFG. Ten. Na czym to jest w ogóle? Oni są. No ale przez ten metavers można wszystko kupić, tak? No, musisz patrzeć, co tam jest dostępne, nie? Gdzie? Na tym metaversie. Na jaki metavers? Nie, no ja nie wiem. No bo ty wtedy mówiłeś, że na tym metaversie można wszystko kupować, nie? Na tym portfelu. Metawasku. Metawasku. Metamask. No, mask, no. MetaMask, no o to mi chodzi. No, to jest twój portfel, nie? MetaMask to jest portfel. No ja wiem, ale No i jego łączysz z giełdą, nie wiem, jest mnóstwo giełd, dużo giełd takich zdecentralizowanych, na które, gdzie wszystkie projekty zaczynają dopiero, nie? Bo takie scentralizowane giełdy, tak jak Binance, to projekt musi być już, wiesz, rozhulany, coś tam muszą tego, Binance musi być pewne tego projektu, żeby pozwolili mu wejść na swoją giełdę, wiesz o co? Ja wiem, no ale Binance ma tylko coina swojego, nie? I tam na coinie też takie projekty są, nie? No. Bo tam wiesz, na tym, jak tam wchodzisz na ten KuCoin, to tam jest dużo takich projektów nowych, nie? To jest właśnie taka, jak ty mówisz, taka giełda. Wszedłeś ten hej? Co? Kto? Wszedłeś? Mam to, no. Na czym to jest? Uniswap. Ja to do Ethera kupowałem. Już jakiś czas temu. Nie wiem, kto to podał, ale też możesz sobie zapisać Braver CryptoCalls. Może, nie wiem, może nie. To są takie, wiesz, moje opinie. Ja nie mówię, żeby ktoś kupował, co, wiesz, no najlepiej jakbyś tego nie nagrywał, nie? Bo to nam ludzie zaczną kupować wszystko to, co oni mówią. Wiesz, o co chodzi? I później do mnie będzie, wiesz, że ja podaję jakieś. Albo będą milionerami. Musisz powiedzieć, że to nie jest żadna ta. Nie no, ja po prostu ich obserwuję, widzę co wiesz, widzę co się dzieje i obserwuję ich do długiego czasu i teraz oni właśnie zaczynają skupować te małe market capy, nie? Ale dobra, nie mówię tutaj nic na ten temat. Dobra, to wyłączyć. Jak to kurwa włączyć?